Nowotwór w miarę upływu lat zbiera coraz większe żniwo. Statystyki dobitnie pokazują, że coraz większa liczba ludzi zostaje dotknięta tą okropną przypadłością. Z wieloma składnikami uznawanymi za rakotwórcze mamy do czynienia na co dzień. Mało kto zdaje sobie sprawę, że dostępne powszechnie produkty mogą zawierać ten niebezpieczny składnik, sprzyjający rozwojowi raka. Nowotwór, pomimo wielu starań naukowców i lekarzy, nadal jest chorobą, której nie sposób całkowicie wyleczyć. Samo leczenie może wiązać się z ogromnymi szkodami dla organizmu, a szansa na powodzenie nie jest zbyt wielka. Co w takim razie sprawia, że pomimo tak intensywnego rozwoju medycyny, na nowotwór cierpi coraz większa część ludzkości? Wielu specjalistów wskazuje tu przede wszystkim na niezdrową dietę. Jednak nie chodzi o sam sposób żywienia, ale o wadliwość produktów dostępnych na co dzień w wielu sklepach. Produktem, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno w kontekście wpływu na zdrowie, jest cyklamidian sodu. Znaczna część naukowców twierdzi, że może mieć on działanie silnie rakotwórcze. Tymczasem jest on szeroko wykorzystywany aż w 90 krajach na świecie i dodawany do wielu produktów. Wśród krajów, w których nie został jeszcze zakazany, jest także Polska. Cyklamidian sodu, czym jest? Jest to substancja sztuczna, zastępująca cukier, oznaczona na etykietach produktów jako E952. Wykorzystywana jest jako zamiennik zwykłego cukru, gdyż w przeciwieństwie do sacharozy nie ma kalorii, jednak może być od niej słodsza blisko 30 do 50 razy. Cyklamidian sodu jest powszechnie stosowany w najróżniejszych produktach reklamowanych jako dietetyczne lub light. Są to m.in. wszelkiego rodzaju słodkie napoje gazowane, w tym takie uznawane powszechnie za zdrowe, ale również galaretki, gumy do żucia i inne produkty spożywcze, a nawet białkowe odżywki dla sportowców. Stosuje się go często w połączeniu z innym słodzikiem, na przykład aspartanem. Podobnie jak każdy inny słodzik, ze względu na swoją bardzo dużą słodkość, nie może być stosowany w nadmiarze. Maksymalna dopuszczalna dawka na dzień wynosi 11 mg na każdy kilogram masy ciała. Szczególnie powinny na to uważać osoby chore na cukrzycę, gdyż cyklamidian sodu może wchodzić w niepożądaną interakcję z niektórymi lekami. Z kolei jego nadmierne spożycie może prowadzić do bezsenności, biegunek i palpitacji serca. Nowotwór spowodowany słodzikiem? Niektórzy naukowcy sugerują, że substancja ta powinna zostać natychmiast wycofana z przemysłu spożywczego. Nie chodzi tu nawet o samo działanie środka, ale to, że jest ukryty w większości dostępnych produktów spożywczych, a do tego w takich ilościach, że trudno utrzymać normy spożycia.
jeśli jesteśmy świadomi, że nasz ulubiony produkt zawiera E952, lepiej jak najszybciej z niego zrezygnować.